Znany dziennikarz RMF FM Robert Mazurek wraz z tym oto przedstawicielem kanału Matura to Bzdura TV udowodnili, że no, dlaczego mamy taki wynik wyborczy, a nie inny. Proszę bardzo. Ma bardzo nietypowe imię, jak taki kaczor w kreskówce. No, Donald w sensie. No. McDonald. No i to jest nasz prezydent, prawda? Czy cię mylę? Nie? To nie wiem kto to. To nie jest nasz prezydent? No, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen zapewne są bardzo zadowoleni, że uważają, że Mentzen jest prezydentem. W każdym razie oni mają prawa wyborcze i domyślam się, że zagłosowali w tych wyborach. McDonald's też się każdemu dobrze kojarzy, nie? No. Problem jest taki, że ja nie znam się na przykład na piłkarzach. I nie wybieram ich do naszej ligi. Nawet na tyle się nie znam na piłce, że w nią nie gram. No i tak, natrafiliśmy na tę sondę całkowicie przypadkiem. Przed chwilą mieliśmy taką przerwę na lunch, jedliśmy sobie sushi i myślimy, a włączymy sobie coś na YouTubie. I wydała nam się na tyle ciekawa, że warto chyba byłoby wam pokazać fragmenty. Cały film jest na kanale Matura to Bzdura, macie linki w opisie. Polecam generalnie zobaczyć go całego, bo jest mega ciekawy. Także jeśli chcecie zobaczyć cały, to oglądajcie. My wam puścimy fragmenty, które sobie zapisałem, żebyście mieli ogląd tego, co tam się dzieje. Może zacznijmy od pytania o premiera. Kto jest obecnie prezesem Rady Ministrów, a kto premierem Polski? To jest to samo. Tak, tak, prawda. I kto jest w takim razie? Mateusz Morawiecki. Tak. Premierem Polski jest Morawiecki. A prezesem Rady Ministrów? Rady Ministrów nie mam pojęcia. Premierem Polski jest chyba pan Kaczyński. Na M. Macierewicz. Nie, nie Trzaskowski. A prezesem Rady Ministrów? Prezesem Rady Ministrów. No. Także... No Ziobro by chciał, podejrzewam, jakąś taką tekę. Chociaż nie, on się ustawił, stanowiska ma dwa. No zapewne przez nazewnictwo ludzie za bardzo nie ogarniają, bo zazwyczaj w mediach mówi się premier, a nie prezes Rady Ministrów, no i nie do końca ogarniają, kim on jest. Generalnie na niego się nawet nie głosuje, więc mogło być to jakieś takie niedopatrzenie, stres i tak dalej. Ale mamy tego więcej takich przykładów, które są bardzo ciekawe. Minuta 46 sobie tutaj zapisałem. Pytanie o Szymona Hołownię. O, a tutaj jeszcze. Prezesem jest oczywiście kto? No Kaczyński. Ziobro? Sasin? Czy będzie Jarosław Kaczyński, czy nie? Przecież każdy mianuje go prezesem. On jest prezesem prezesów. On jest prezesem całego PiSu, więc całego rządu. Czemu miałby nie być jeszcze prezesem Rady Ministrów? No jest. Wiceprezesem Rady Ministrów. To jest Zbigniew Ziobro? To jest pan Hołownia. Szymon Hołownia. Bosak. Bosak. Czyli nie oglądają TVN-u. W ogóle nic nie oglądają. Bardzo. To jest chyba już minister, tak mi się wydaje. Czego minister? Nie edukacji? Czarnek? No. To jest. Hołownia podejrzewam, że mógłby się obrazić, bo Hołownia chce wprowadzić kolorowe paski na świadectwach, odchudzić materiał, z jakiego dzieci korzystają podczas nauki, a ona go do czarnka porównała. Może dlatego skojarzyłeś się z ministrem edukacji? Że on już tak naprawdę no jest już, ministrem. Możliwe. On się poczuwa chyba jako minister edukacji. Pan Krzysiu Hołownia. Jeśli chodzi o Hołownię, to tak, zgoda. Tak, z imieniem. Okay. Nie, no właściwie Krzysztof to jest bardzo ładne imię, Szymon się nie obrazi. Dobra. Jedroń? Nie. Jedronia wskazywałeś. I trafiłeś wtedy. Dobra, podpowiedź jest. Na H nazwisko. Tomasz. Czy tam Karol, tak? H. O. O. Hołota? No może, ale to troszkę pasuje, patrząc na to wszystko, co się teraz dzieje. Ile obiecali, to jak Hołota.
Hołota z tego Hołowni, co? No i to dalej nie jest wszystko. Tutaj mamy następny fragmencik. 2.46. ONZ. Mhm. Narodowa może? AZ? Zdrowia? Oficjalny... WHO. Narząd zdrowotny? Ona jest najlepsza, nie? Wygrała cały odcinek u mnie. Organizacja ONZ. Oficjalny narząd zdrowotny. Co jest waszym oficjalnym narzędem, narządem zdrowotnym? Mózg. No grubo, grubo. Następnie mamy pana Sławka Mencena. 3-0. Sławomir Mencen. M-N-T-Z-E. M-N-T-Z-N. Dalej nic. Nigdy go nie widziałem. No i to jest nasz prezydent. Prawda? No. Czy cię mylę? Nie. To nie wiem, kto to. To nie jest nasz prezydent? Aż musiał spojrzeć Mazurek na to, czy nie pokazał złego zdjęcia. Ale żeby prezydenta nie znać, który rządzi już tyle lat, nie? To nie jest prezydent nowy, który dopiero co zaczął rząd, tylko ma już drugą kadencję. No ale Mencena, żeby nie znać, będąc młodym, siedząc pijąc na TikToku, piwo. Pijąc piwo i nie znać Mencena. Ty z E, my N, ty z N. Men. Co? Nie. Już to. Nie. My N, ty. Mentojewicz? Mentojewicz. Skąd on to wziął? No, żeby było polskie nazwisko, to Mencen to nie polskie, to jakieś... Jakie? No takie niemieckie jakieś, takie germańskie na pewno. PiS? Prawo i Sprawiedliwość. Polska i Sprawiedliwość? Partia. Nie żeby wiem, tego nie wiedzieć, nie. PiS rządził już tyle lat, a ona nie wie, czym jest PiS. Łącznik i S to... No bo ciężko się doczytać w tych gwiazdkach. No o ile rozumiem jeszcze tego premiera i prezesa Rady Ministrów, no to dobra, no tego się nie używa jakoś często. Może gdzieś tam było w szkole i było typu zakuj, zdaj i zapomnij i nie jest to nikomu potrzebne do życia, żeby to wiedzieć. No to taki PiS, no to już się tak często powtarzało. Czy nasz prezydent, no to już trochę wiocha. A tu mamy prawa kobiet jeszcze. Nie społeczna. Od kiedy Polki mają prawo wyborcze? Od razu pierwszy, czyli około 1918-20. Tak, no, byśmy jednym z pierwszych krajów, które dały kobietom prawo wyborcze w Europie. Chyba mają konstytucji 3 maja, o ile dobrze kojarzę. Od wtedy, kiedy Polacy, i to jest chyba, nie wiem, 89 to był? Nie. 60, 70. Mają na pewno, ale to ja nie wiem od kiedy, od dawna, od jakiegoś XVI wieku? 1933 bym strzelił. 1893. A co było wtedy z Polską? Nie wiem. Jedno. Czy w zaborze pruskim kobiety miała prawa? Zgaduję, że nie. Nie. Okej, to dopiero po zaborach. To powiedzmy, że 1900, przed pierwszą wojną światową, to 1910. Ale jeszcze dalej były zabory wtedy. Nie wydaje mi się, żeby miały kiedyś... Żeby nie miały kiedyś praw. 20 lat? Od 20 lat mają. No dłużej, powiem ci. Dłużej. 40? Dłużej. 60. No. Od 20 lat macie. Dobrze, może jak powstanie w końcu to rondo praw kobiet, to może wszyscy będą wtedy świadomi tego, od ile lat mamy prawa wyborcze. Co ma rondo praw kobiet prawa do tego, że ktoś będzie świadomy czegokolwiek? No może datę napiszą na tablicy. Chyba, że tak. Jak przystanek będzie się tak nazywał, czy jak się będą zatrzymywali przy tym przystanku? Ronda praw kobiet 1918, no to będzie. No to wtedy każdy będzie znał. Jak we Wrocławiu to było, co to było? Kino Femina? Kino nie, to w Warszawie. To co było we Wrocławiu? To co tak śpiewał? Kapitol. Arkady Kapitol. Arkady Kapitol. No i ja chciałam powiedzieć, że pamiętam, ale zapomniałam. Donald Tusk. Trudne? To jest Donald Tusk. Ma bardzo nietypowe imię, jak taki kaczor w kreskówce. No, Donald w sensie. No. McDonald. Nietypowe imię. Kaczyński, tak? Polskie Stronnictwo Ludowe. Prezydent 5,54. Nie zagłosujemy na prezydenta, bo to do parlamentu są wybory.
Cwana gapa. Duda. A drugi? Bosak. Okej. Okay. Pytanie jest o to, kto będzie kandydował teraz na prezydenta w wybory 15 października, bo sonda wyszła przed tym. Domyślam się, że patrząc zwłaszcza po frekwencji, że każda z tych osób poszła głosować, a nawet nie wiedzą na co, po co są te wybory, na kogo głosują, że to jest na parlament. Za aborcją. Tak czy nie? Bo nie pamiętam nawet. Bosak może być w przyszłości kandydatem, jak najbardziej. Ale w tych wyborach będzie? A kto będzie z Konfederacji? Nikt. Dobra. Doszło? Biedroń? Doszło? Nie. No, nie? Kurde, a kto? Jestem ciekawa teraz. Nikt. Czemu? To są parlamentarne. A. Tusk? Ale dalej nie wie o co chodzi. No dalej nie zakumała na bank. Może startować na prezydenta i... no Andrzej Duda. Nie wiem, czy Andrzej Duda i przypadkowo... Nawet nie szczaił, że Duda jest drugą kadencję i już więcej nie może, nie? Więc z tego też nie wiem, jakby go zapytał o kadencję prezydencką, to by się wyłożył na tym pytaniu. I na tym bym wam zakończył, ale jeszcze ilość posłów myślę, że jest dość ciekawa, bo właśnie na to głosujemy teraz, głosowaliśmy. Ilu jest posłów w Sejmie? 460. Tak. Za dużo. 250? To dobre. 46? Za dużo, tak. Cały czas o tym mówię. Tak, 46 jest. Ale to nie wszystko. Okej. Okay. To powiedzmy, że 53. W Sejmie posłów 160. To nie było w setkach, nie? Czy to było w setkach? Nie było w setkach. Jeden albo nie. Mamy jednego posła w Sejmie. Nie, myślę, że więcej jakoś. Więcej niż jeden. To ilu ich może być? 10. 10. No i moim zdaniem zabrakło jednego pytania. Czy idziesz głosować 15 października? Bo właśnie to jest największy dramat demokracji jakiejkolwiek, nie tylko w Polsce, że ludzie bez zielonego pojęcia o tym, na kogo idą głosować, co to są za partie, idą głosować. I później mamy takie cyrki, jakie obecnie, jakie w ostatnim podcaście właśnie mówiliśmy, że Tusk naobiecywał tego, tamci naobiecywali tamtego, a teraz Petru wychodzi i mówi, no ale może się okazać, że nie ma na to pieniędzy. Nie będzie. No, ale to nie tylko mogą głosować teraz, w dzisiejszych czasach, mogą promować jeszcze to, na kogo powinniśmy głosować. Na przykład na TikToku pojawiają się takie filmy osób, które w ogóle totalnie nie mają nic wspólnego z polityką, ale zbliżają się tylko wybory. To jest coś takiego jak Cezary Pazura o szczepionkach, nie? On też jest doktorem habilitowanym, mógł się wypowiadać odnośnie szczepionek. Tak samo gwiazdy TikToka teraz próbowały, gwiazdy TikToka to są trochę inne gwiazdy niż te, co znamy z telewizji, próbowały przekonać do konkretnej partii. Nawet tak naprawdę słuchałam ich i nie znały ich programu. I takie klepanie, bo tak trzeba, bo coś tam. I oni mają takie prawa głosu. Ja nie mówię, że demokracja jest jakimś złym systemem, ale nie znasz się, nie głosuj. I to powinno być motto, a nie jest to twój obywatelski obowiązek. Jak powiesz komuś, że nie głosowałeś, to o Jezu, jak mogłeś nie głosować? Dlaczego? Jedną celebrytkę, tak nie wiem kim ona jest, bo nie znam jej ze świata jakiegoś tam celebryckiego, bo nic w moim świecie ona nie znaczy, ale widziałam urywki, że strasznie media zjechały za to, że nie była głosować, bo w tym czasie była na wakacjach. No i wyobraźcie sobie, że takich ludzi jak ci tutaj przedstawieni przez Roberta Mazurka i Matura to bzdura jest kilka milionów. Większość z tych głosów, które tam zostały oddane na partie, które teraz wygrały i będą nami rządzić przez kolejne lata. 4 lata będą nami rządzić, dlatego że ci ludzie na nich zagłosowali. Dlaczego na nich zagłosowali? Bo myśleli, że musieli. Bo mieli presję społeczną, że trzeba, że to jest twój obywatelski obowiązek. Tyle lat walczyliśmy o to, żebyś miał prawa wyborcze. Ale do jasnej cholery, ja się nie znam, ja nie mam żadnego problemu z tym, że oni się nie znają na polityce. Nikt nie musi się znać na polityce. Nie macie obowiązku. To nie jest wasz obowiązek. Ale do jasnej cholery nie idźcie wtedy głosować. Przecież to tak jak ja bym, nie wiem, jak ja bym był odpowiedzialny za to, co nie wiem, co dzieje się u was w domu. Nie znam was kompletnie. Nigdy w życiu ciebie nie widziałem i ciebie też nie. Ale to ja będę decydował o tym, czy masz mieć trójkę dzieci na przykład? I to my sobie zdecydujemy, zagłosujemy, a dobra, no to niech oni sobie robią trójkę dzieci. Czyli byłbyś posłem. Byłbym na przykład posłem, którego oni wybierają. No nie mam pojęcia o waszej rodzinie, więc się w to nie wtrącam. No to tak jakbyście prowadzili jakąś firmę
I to, kogo wy zatrudnicie do tej firmy, no byłoby głosowanie, ale nie w waszej firmie nawet, tylko poza nią. Nie wiem, wychodzicie, robicie sondę uliczną i ten, którego oni wybiorą i nie mają zielonego pojęcia, kogo wybierają, mają zdjęcia albo tylko nazwiska, no to taką osobę nazwiska musicie zatrudnić. Nazwiska tylko. Przecież to jest dramat. Tak nie powinno być. Skoro my w poważnej firmie wiemy doskonale, że zarząd wybierają wspólnicy po to, że właśnie dla wspólników ważna jest ta firma, żeby zarabiali pieniądze, wybierają kompetentnych ludzi, wybiorą złych, no to wtedy firma będzie bankrutować, będzie miała problemy, więc raczej wybierają dobrych, bo się na tym znają, siedzą w tej firmie, mają w niej udziały i chcą dla niej dobrze. I nie wyobrażamy sobie tego, żebym ja zaraz miał wybierać zarząd KGHM-u na przykład, bo nie mam zielonego pojęcia. Ja bym chciała głosować na zarząd KGHM-u, dlaczego nie mogę głosować? Ale nie mam zielonego pojęcia o tej firmie, ale i wybrałbym ja źle. Ale w taki sposób wybierać, że masz tam nazwiska, o których nie masz pojęcia, no tak. Nie wiesz, kim oni są. No i tak, dlaczego nie mogę? No właśnie. Ja chcę. To jest totalna porażka. Nie znasz się, nie głosuj. To powinno być motto wszystkich partii i wszystkich mediów zawsze. Bo później mamy takie coś. I dlaczego to nie jest nagłaśniane? Dlaczego ten film Matura to bzdura nie jest nagłaśniany bardziej? To powinno właśnie być nagłaśniane przed wyborami. I później mamy takie cyrki, że jak sprawdzicie sobie Google Trends przed wyborami, no to macie na kogo głosować? I się ludzie sugerują tym, co jest w Google napisane, a nie tym, co dana osoba może dla nas zrobić, czy może nam dać jako poseł z siebie. No i teraz mamy, co mamy. Dziękuję, Polacy. Link do całej sądy oczywiście w opisie. Wbijajcie, bo myślę, że warto się z tym zapoznać.